Siemas. Dzień dobry. Witam wszystkich na kolejnym naszym treningu w naszym dojo domowym, czyli tak naprawdę u Was też jestem, chociażby tak potroszę, jestem u Was gościem, więc Wy jesteście gościem u mnie, u nas. A zatem musimy tak sobie wyobrazić, że pewne ćwiczenia, które będę Wam pokazywał, należy zrobić u siebie i użyć niesamowitej siły wyobraźni. Dlaczego siły? Ponieważ wyobraźnia jest pewną siłą, która pomoże Wam widzieć pewne, trochę jak w baśniach, jak w historiach, opowieściach różnych ważnych, przygodowych, zobaczyć rzeczy, których w zasadzie nie ma, ale możemy sobie je wymyślać. Troszkę jak w opowieściach właśnie takich baśniowych. Więc na początek wstaj. Odłożyłem pas. Mam nadzieję, że wszyscy mają przygotowane dodatkowe pasy. Macie szmatki, te ściereczki takie, albo ręczniczek. Dobrze. To będziemy wszystkiego po trochu używać. Najpierw użyjemy niczego. Co to jest nic? To znaczy rzeczywiście nie ma żadnego przedmiotu w rękach. Będziemy tylko używać własnego oddechu i własnej wyobraźni. I zaczynamy podnosić raz jedną, raz drugą nogę. Utrzymujecie równowagę. Trochę dłużej na jednej nodze. Trochę dłużej na drugiej nodze. Jak noga opada, przyjmujemy taką pozycję przyczajoną. Ręce teraz na kolana. I idź, ni, san, si. Wystarczy. Teraz nogi razem. Idź, ni, san, si. Dwa razy. W jedną stronę dwa kółeczka i dwa kółka w drugą stronę. Idź, ni, san, si. Teraz do tyłu i do przodu. Pół przysiad. W tył prostujemy nogi i pół przysiad. Idź, ni, san, si, go, roku, ści, hachi, kyu, ju. Bardzo dobrze. Poszerzamy rozkrok. I teraz przysiad. Ręce w ten sposób, jak widać. I wyprost. Przysiad. Utrzymaj równowagę. Wyprost. Chwytam biodra. Ręce na biodra i krążenia biodra. Idź, ni i w drugą stronę. Idź, ni i jeszcze raz. Idź, ni, idź, ni. Trzymamy niewidzialną piłkę i teraz, tak jak na ostatnim treningu, zaczynamy się z nią razem wspólnie kołysać. Na jedną nogę ciężar, na drugą nogę ciężar. I na jedną, potem na drugą. I teraz tą piłką, z tym wielkim niby ciężarem, robimy takie. Zataczamy kółka. Krążymy. Idź. Ni. W jedną stronę. Idź. Ni. W drugą stronę. Teraz dźwigamy, ale na nogach zgiętych. Zobaczcie bokiem, żeby nie wypinać pupy, tylko dźwigamy o w ten sposób. Idź, ni, san. Dźwigamy nic, czyli dźwigamy tylko samą myśl, że tam coś jest. A jak sobie dołożycie do tego
kilkaset kilogramów, no, to jesteście siłaczami. No to jeszcze raz. Wyobrażamy sobie. Idź. Ni. San. Teraz będziemy z tym całym ciężarem robili różne ruchy. Dźwigamy. Tak jak na ostatnich ćwiczeniach, próbujemy kilka kroków w jedną stronę, wracamy na miejsce. I przechodzimy idź, ni, san, si. Idź, ni, san, si. I wracamy zawsze do tej pozycji takiego rozkroku. No dobrze, to teraz jeszcze większe, rozkuśtamy się. Idź, ni, san, si. Tak. I rozkładamy ręce. I to jest, zobaczcie, jeszcze większa piła. Tak jakbyśmy, no kula, jakbyśmy ją dźwigali na sobie tutaj. I teraz z tą kulą zaczynamy się, ręce są na boki, tak jak widzicie. I zaczynamy się troszkę kiwać. O, i tak długo na jednej nodze. Pozostajemy w równowadze. Trzymamy cały czas, cały świat na swoich rękach. Cały świat. Trzymamy. Nie jest tak łatwo trzymać cały wszechświat. I trzymamy. No bo to teraz my jesteśmy odpowiedzialni za ten cały wszechświat i musimy o niego zadbać, żeby nam wszystko nie rozpadło się na kawałki. Więc dźwigamy. I teraz będziemy robili takie obroty z całym światem. Cały świat kręci się z nami. Tak swobodnie, te nogi tak tylko, żeby się obracały. Ręce są cały czas, one będą zmęczone, no bo jak się dźwiga cały świat na swoich rękach, na ramionach, na barkach, to wszystko jest męczące. To teraz opuszczamy. Ojej. Opuszczamy. Mamy dalej. No, widzę, że ktoś się zaczął bawić. Machamy rękami. Mam nadzieję, że wszystko widać dobrze. Machamy rękami. I teraz tak, sięgamy po coś. Patek dostaje ostrzeżenie ode mnie. I sięgamy. I wypuszczamy. Łapiemy. I wypuszczamy. Obracacie się. Raz. I rzucamy takie coś na podłogę. Żeby to było prawdziwe, to teraz weźcie do ręki, proszę Was, szmatkę. Idę po szmatkę. Ja akurat mam dwie szmatki, ale jedna wystarczy w zupełności. Jedna szmatka wystarczy. Po prostu będziemy się częściej schylać po tą szmatkę. I teraz tak. Chwyć szmatkę. Popatrz na moją pozycję. Zobacz, jak ja stoję, nie stoję zgarbiony, nogi nie są jakoś skrzywione, postawa jest taka. Teraz wycofuję się i przesuwam się do przodu. Cofka, przód. Cofka, przód. Do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. Trzymaj szmatkę oburącz. Pokażę jak. Pokażę jak. Trzymaj szmatkę po prostu z góry nachwytem podwójnym. O tak. Ręce się trochę będą męczyły, więc za chwilkę będziemy używać ich ciężaru i ich zmęczenia. Czyli na razie się męczą ręce. Tył, przód. Dół, przód. Dół, przód. W tył i ręce w dół. Do przodu, ręce w górę. I zmiana teraz. Kierunku. Przód, w tył. Przód, w tył. Przód, w tył. Przód i w tył. Teraz będziemy upuszczali szmatkę. W jaki sposób? Prosto, kiedy będziemy się wycofywali.
chwyt, upuść. Chwyć jaskółką. Wyrównaj. Wejść. Cofnij. Rzuć. Jaskółka. Wyrównaj. Wejdź. Cofnij. Rzuć. Jaskółka. Wyrównaj. Do przodu. Do tyłu. Rzuć. Jaskółką złap. Wyrównaj. Wejdź, chwyć, cofnij, upuść. Podnieś, jaskółka. Wyrównaj. Zmień pozycję na drugą nogę. Chwyć, cofnij, upuść. Jaskółką podnieś. Wyrównaj. Przód. Tył. Upuść. Podnieś. Chwyć. Idź. Ja teraz przyspieszam. Ni. San. Si. Idź. Ni. San. Si. Idź. Ni. San. Si. Idź. Ni, san, si, idź, ni, san i wystarczy. Dobrze. Teraz jeżeli już znacie ten krok przesuwania się, to teraz będziemy przez chwilę uprawiali, o ile jest możliwe, że jest śliska podłoga, a jak nie, to Wam zastępcze tam inne ćwiczenie, że będziemy po prostu szmatkę wkładać sobie o tu między palucha, tak żeby nam na czymś nieśliskim jednak szmatka się trzymała stopy. Dla tych, którzy mają śliskie podłogi, tak jak ja tu akurat mam śliską podłogę, to będę uprawiał teraz jazdę figurową na szmacie. Ale dokładnie te same kroki, które były. Albo no, zbliżony. Kładę sobie szmatkę. Wymyślam jakieś punkty. Ja nie muszę ich wymyślać, bo są. Jeżeli macie jakieś dwa przedmioty, które możecie sobie położyć. O proszę. Jeden przedmiot i drugi przedmiot. Gotowe? Teraz będę na tej szmatce, która jest pod przednią, pod nogą z przodu, pod nogą wykroczną, będę robił ósemki. I chodzimy, zaczynamy. I zmiana nogi na drugą i ósemka. Najważniejsze, żeby była noga z przodu. Cały czas. Wystarczy. Teraz dla utrudnienia zadania noga z tyłu będzie miała szmatkę. Żeby nie było po prostu szyka. Czyli najpierw z tyłu, potem z przodu. 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 Z tyłu, przód, z tyłu, przód. I ósemeczka. Idź, mi, idź, mi, idź, mi, idź, mi, idź, mi, idź, mi, idź, mi. Pamiętajcie o tym ciężarze, o którym mówiłem. Dźwigamy cały świat i go sobie tutaj wyobrażamy, że go mamy w takiej małej pigułce. Połknęliśmy go i gdzieś jest tutaj. Teraz druga noga. Druga noga. O, druga noga z tyłu oczywiście. I zaczynamy. Najpierw ta, później ta. Najpierw z tyłu, później z przodu. Z tyłu, przód, tył, przód, tył i przód, tył i przód. Tył, przód, tył, przód, tył i przód, tył i przód. To był krok dostawny. Teraz będziemy poruszali się po ósemkach.
jeżeli macie jakiekolwiek dwa przedmioty, może być ręcznik, cokolwiek, albo po prostu czasem wyobraźnia, jak nie macie miejsc takiego przedmiotu, to można po prostu coś wymyślić, jakieś miejsce. Wzorek na dywanie, plamkę na podłodze. To teraz będzie bardzo ciekawie, bo będzie raz ta noga z tyłu, szmatka będzie przód. Ona będzie wyprzedzać tą jedną nogę, zobaczcie. Ta noga z tyłu wyprzedza nogę i będziemy się tak ślizgać. Jedna noga, potem druga. Jedna, potem druga. Tak jakbyśmy jeździli na łyżwach trochę. Teraz zmieńcie na drugą nogę, szmatkę na drugiej nodze. I ta z tyłu wyprzedza nogę z przodu. O, właśnie tak. Idź, i. Idź, i. Idź, i. I to jest bardzo ważne ćwiczenie, żebyście rozumieli, dlaczego są w aikido takie kroki, jak krok osobisty, taki krok dostawny i krok, popatrzcie, krok taki, o, noga do przodu. Takie kroki są bardzo ważne. Na przykład jak ćwiczymy różne chwyty, to trzeba podsunąć się do kogoś i złapać go za rękę. Czyli albo od razu ta noga wychodzi do przodu, albo najpierw rusza ta z tyłu i potem wychodzi noga do przodu. Czasami jest daleko, to trzeba iść normalnym krokiem. Ale cały świat trzymamy tu na brzuchu, więc dopiero łączą się te dwa kroki, czyli przekrok i wykrok z chwytem. I teraz przećwiczymy, będziemy łapać muchy. Tak jest, łapać będziemy muchy. Szmatka jedna na nodze, dźwigamy cały świat i zaczynamy iść. Niedużo kroków, ze 2-3. I to będzie tak. Idź, ni, sam. I łapiemy muchę z tej strony. Robimy zwrot. Idź, ni, sam. I łapiemy muchę z tej strony. Takim chwytem, takim chwytem. Proste. Idź, ni. Idź, ni. Idź, ni. Idź, ni. Świetnie. Myślę, że to zrozumieliście. Te kroki potrzebne są do właściwego złapania, właściwego umiejętnego atakowania, żeby można było potem wzajemnie ze sobą ćwiczyć prawidłowe techniki, takie jak sumi otoshi, bo właśnie to jest chwyt ten z pozycji odwrot, lustrzany, przepraszam, który za chwilkę pokażę. Pamiętacie go z techniki sumi otoshi, z tenchinage, z innych technik, które będziemy ćwiczyli tutaj. Ale ten chwyt jest bardzo popularny i bardzo, ja uważam, że często stosowany do nauki padania. No i właśnie, do nauki padania. Zanim przejdziemy do tych technik obronnych, trzeba troszkę z kontaktem, z podłogą się zapoznać. Czyli możecie sobie położyć coś wygodnego, w takim miejscu, żeby było bezpiecznie. O, Tofi, on lubi to miejsce, bo to wygodna pianka, taka mięciutka. I będziemy robić tak. Uklęknijcie na jednym kolanie. Albo w ogóle nie. Przepraszam, siadamy. O tak, w siadzie półskrzyżnym. Mam nadzieję, że im daleko jest. W siadzie półskrzyżnym. Dobrze. Siad półskrzyżny. Teraz zamieniamy nogę na drugą stronę. Trzymacie, tu jest taki moment, że trzeba zrobić taką zamianę w tak zwanej nierównowadze, czyli okaże się, że nagle tu się można po prostu przewrócić. Kontrolujemy ten moment nierównowagi, myślimy, że mamy połknięty cały świat i dlatego on nas utrzymuje w równowadze. Nawet jeżeli to brzmi bajkowo, to łatwo sobie to tym pomóc.
Czyli zamiana nóg. Zamiana nóg w siadzie właśnie. Zamiana nóg, nogi prosto i zamieniamy. Jedna noga, druga noga i siad półskrzyżny. Idź, ni. Idź, nogi razem. I ni. Poprawiamy kimono, bo one takie się rozchylają i dlatego trzeba je poprawiać. Teraz będziemy robić kołyskę. Nogi proste do góry. I kołyska z wyrównaniem. Idź. Ni. Sam. Si. Już szybciej. Idź. Ni. Sam. Si. Cały czas myślcie o tym, że ten punkt równowagi jest najważniejszy. Jeżeli o nim myślimy tylko, to reszta sama się poukłada do tych wszystkich przetoczeń i ukemii do przodu, jak i do tyłu, a zwłaszcza na boki. To do sumiotoshi jest ważne. Teraz na jednym, mam nadzieję, że macie jakąś piankę, matę. Ja tu usiądę sobie trochę inaczej, przepraszam. O. Teraz postaram się, nie spadając z pianki całkowicie, jak trochę spadnę, to poprawię pupę. O, w ten sposób. Muszę poprawić zupełnie, odejść od ściany, to wtedy, o, tak jest, teraz jest dobrze. I popatrzcie. Idź, ni. Idź, ni. Idź, ni. Idź, ni. Idź, ni. Starajcie się cały czas tak to robić, żeby pupa, biodra, żeby nie spadały całkowicie. Jak trochę to nie jest błąd, ale żeby nie zsiąść całkowicie z tej naszej wąskiej ścieżki. To jest ważne, żeby mieć tylko taki wybór, bo na boki, to na macie, jak będziemy już w dojo, to można to robić szerzej, ale teraz będziemy robić to bardzo wąsko. O, właśnie tak, żeby pupą wrócić zaraz na miejsce. Ja tu mam mało miejsca, ale się wyrabiam, ale jest miejsce wystarczające. Dobrze, teraz siadamy w rozkroku. I trochę powyginamy się. I teraz można sięgnąć po pas. Dodatkowy pas, o który prosiłem. I teraz różne te ćwiczenia z naciąganiem. Mam nadzieję, że macie pasy. Ja mam ten pamiątkowy czerwony. Ci, co byli na obozach, to wiedzą, do czego on nam służył. To nie jest najwyższy stopień wtajemniczenia. Chociaż nie wiem. To był prawie najwyższy stopień tajemniczenia obozowego. Czerwony pas. Bardzo ważny kolor dla nas. Teraz zaplatamy, ściągamy nogi i kołyska. Ja tylko poprawię. Kołyska. I idź. Nie. San. Si. Bokiem. Idź, ni, san, si. Bardzo dobrze. Teraz takie ćwiczenie wyginanej skakanki, raczej takie żonglowanie, które robiliśmy, kiedy całe nasze ciało pracuje takimi wygięciami. Pamiętacie to ćwiczenie? Staję w rozkroku, trzymam tutaj moją myśl na tej karimasie. Nogi będą pracowały w ten sposób. Znaczy nogi będą stałe, a biodra będą pracowały w ten sposób. I zobaczcie. Raz, dwa. Zaczynamy krążenia taśmą pasem. Tak to robimy, żeby pas starał się, żebyście pasem nie
obwiązywali swojej szyi i w ogóle tak, żeby was to nie dotykały te pasy. Czyli robimy drugą stronę. I powrót. Pracujemy. Zobaczcie, to jest ważne, żeby pracować tymi biodrami w ten sposób. To dzisiaj już było z tym ciężarem wszechświata. Ale teraz coś takiego. I w drugą stronę. Idź. Ni. San. Si. I jeszcze raz. Idź. Ni. San. Si. Bardzo. Bardzo dobrze. I teraz kilka ćwiczeń skakankowych. Dowolnym sposobem. Dowolną metodą. Proponuję teraz do tyłu, czyli tył i przekrok. Na ostatnim treningu, o ile pamiętam dobrze, robiliśmy do przodu. Taki ruch, do przodu, przerzutki do przodu. Muszę sprawdzić tylko, żeby nie uderzyć w lampę. A teraz będziemy robić do tyłu to przerzucenie. Raz, na razie tak najprościej jak można. Przerzutka, naciągnięcie, idź, ni, przerzutka, idź, ni, przerzutka, idź, ni. Honorata pisze, że nie umie skakać na skakance. Proszę? Honorata pisze, że nie umie skakać na skakance. Ale my nie skaczemy. I przede wszystkim nie na skakance, Honoratko, tylko to jest pas. To nie jest jakaś skakanka. To po pierwsze. Po drugie, nie skaczemy, tylko robimy kroki. Popatrzcie, najpierw są ręce. Potem jeden krok, drugi krok. Tu nie ma żadnego skoku. Jeżeli ktoś widział, że ja tutaj skaczę, nie podskakuję, ja tylko przechodzę. Teraz ci, którzy nie umieją jeszcze do tyłu, to wrócimy do przodu. Zobaczcie. I przerzucić pas. Trzeba się cofnąć oczywiście, bo miejsca nam potrzeba zawsze, więc możemy tylko na tym wąskim kawałeczku. Takie mamy zadanie. I znowu właśnie jeden krok, drugi krok. Stoję, w ogóle nie skaczę. Ręce w przerzutka do przodu. Pas. Wycofuję się. Dzisiaj były takie kroki. Krok w przód, krok w tył. Więc teraz raz, dwa, trzy i cofnięcie. Jeden krok, drugi krok, przechodzimy przez pas i trzy, cztery, cofnięcie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Do tyłu teraz jeszcze raz, to samo. Najpierw w tył i przechodzimy przez pas. Teraz się trzeba przesunąć. I w tył przesuwamy się razem z pasem z przodu. W tył przejście. Przesunięcie. Pas w tył przerzucamy po prostu. Jeden krok, drugi krok. Przeszliśmy przez pas. Przesuwamy się z całym pasem. Znaczy, takie krótkie przesunięcie do przodu. Do tyłu. Jeden, dwa. Przesunięcie. Do tyłu. Jeden, dwa. Przesunięcie. Już mamy, możecie pozycję nawet przyjąć taką. I do tyłu. Jeden, dwa. I tak dalej, i tak dalej. To jest proste ćwiczenie. Możecie sobie spokojnie doprowadzać to ćwiczenie aż do skakanki. Czyli aż do tego, że będziecie przeskakiwać. Ale nie trzeba przeskakiwać, jeżeli ktoś się uczy. Wiem, że większość z was umie, ale są rzeczywiście tacy, którzy jeszcze tego nie potrafią. Po to to robimy, żeby się nauczyć, a nie żeby się martwić. Ojej, nie umiem i co ja mam z tym teraz zrobić? Może jestem gorszy czy gorsza od innych? Nic z tych rzeczy, słuchajcie. Wszystkiego się nauczycie systematycznie i tutaj nikt nie jest gorszy, tylko po prostu wymaga, żeby się zaczął
no, przygotowywać po prostu codziennie odrobinę, codziennie troszeczkę, codziennie kilka razy. I jeszcze raz pokażę bokiem to trudne ćwiczenie, niby trudne, czyli do tyłu, krok, krok. Przesuwam się w tył pas za siebie, czekam aż spadnie na podłogę, mogę popatrzeć, jeden kroczek, drugi kroczek. Prawda, że łatwe? Na pewno łatwe. To tylko tak na pozornie wygląda na bardzo trudne ćwiczenie. To teraz przypomnimy sobie technikę właśnie na pasie startowym, technikę sumi otoshi. Ale sumi otoshi, oczywiście, że z pasem będzie łatwiej. Gideon i Lorelai myślą, że powinni skupić się bardziej na lekcji. Tak, tak to czuję. Czy możemy już kontynuować? Tak. Dobrze. To teraz tak, wystawiamy jedną rękę do przodu. Chwytamy pas. Owijamy sobie dookoła nadgarstka. Jeden raz. Albo po prostu nawet tak, żeby pas wisiał. Możecie nie owijać. Jeżeli to jest trudne owinięcie, to po prostu tak, żeby wisiał jak spaghetti. O, w ten sposób. Tak na ręce z góry. Jeszcze raz pokażę jak. Połóżcie sobie go na ręce. Teraz połóżcie na drugiej ręce. Krótsza część. Najlepiej jakby, żeby była w środku. No i teraz zobaczmy, czy on się będzie trzymał. Trzyma się. Pomachajcie pasem. Teraz przełóżcie go na drugą rękę. Teraz pomachamy tak. Zaczynamy z pasem robić takie oto przekładanki. Zobaczcie. Takie przekładanki z jednej ręki do drugiej ręki. Tutaj robimy takie ruchy, które no, muszą się te dłonie nasze spotkać. O, takie oto. Zobaczcie. Można od tej strony pas włożyć. Tak, to dla trudniejszych. O, takie zawinięcia. Teraz powinięcia. Jeszcze raz i wkładamy. No, takie oto sztuczki. To żadne sztuczki oczywiście, ale bardzo ważne ćwiczenie, żebyśmy rozumieli, gdzie ten pas się znajduje po prostu i go wyczuli niemalże tym dotykiem. I teraz właśnie zamkniemy oczy. Wierzę, że to zrobicie z zamkniętymi oczami. Pas można powiesić sobie, żeby było łatwiej. O tak, żeby wisiały dwie części równo. O, w ten sposób. Włóżcie sobie drugą rękę do środka. Nie powiem, że trzecią. I zamiana rąk. I teraz stańcie w szerszej pozycji i zaczynamy przekładać go z ręki do ręki. O, w ten sposób. Wykonujemy rękami takie ruchy. Ja pokażę je bez pasa. Popatrzcie. Skupcie się proszę bardzo, moi drodzy. O, takie ruchy rękami będę robił. Takie przekładki. Ręce muszą być takie trochę proste, nie mogą być ciągle zgięte, tylko właśnie tak proste. Gideon i Lorelai, włączając mikrofon, przeszkadzacie innym dzieciom. No i sensei znowu zapomniał, co miał mówić. Proszę się skupcie, bo to jest ważne, to jest trening aikido. Jak się umówimy na spotkanie w formie zabawy takiej, bo możemy to zrobić oczywiście. Jak się umówimy na przykład za 2 tygodnie, mamy teraz dużo czasu, słuchajcie, no niestety będziemy musieli ćwiczyć dosyć długo w ten sposób. Na pewno jeszcze kilka takich dobrych treningów w maju nas czeka. One na pewno Wam pomogą przygotować się do egzaminów. To nie jest zabawa tylko taka, żeby było nam przyjemniej, aczkolwiek powinno nam być przyjemniej ćwiczyć, tylko no, chciałbym, żeby te ćwiczenia, jak się spotkamy krótko na macie przed egzaminami czerwcowymi, to szybko wszystko razem podsumujemy i na pewno będziecie świetnie przygotowani. Także ten czas, który teraz robimy na treningu, zalicza się do przygotowań do egzaminów. Pamiętajcie o tym. Wróćmy do pasa. Dzisiaj ćwiczymy coś, co się nazywa magicznie ręka czarodziejska, ręka niezginalna, ręka
zgięta, ale nie zginana. To kiedyś wam o tym opowiem, wytłumaczę. Liczymy właśnie takie ruchy ręką. Palce są wyprostowane i o, tak skręcamy. Czyli proszę. Pokażę bokiem. Pas sobie wisi. Teraz siada, tak przysiąść jakby na... I przekładamy z ręki do ręki. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Teraz można robić takie kółka różne. O, w ten sposób. Kółeczka dłońmi. Jedna ręka do drugiej dąży i pomaga jej. Popatrzcie. Pomagamy sobie. O, tutaj. A teraz jedną ręką. W drugą stronę. Nawijamy, ale się nie chce nawinąć, bo nie ma się nawinąć na rękę. I druga ręka pracuje. Popatrzcie jak. Kręcimy. O, w ten sposób, żeby nam pas nie spadł. I w drugą stronę. Świetnie. To bardzo ważne ćwiczenie na nadgarstki. To ćwiczenie ma tam swoją bardzo taką trudną japońską nazwę, ale przy okazji jeszcze wam o tym opowiem. Czyli teraz już wszyscy mają przekładankę z ręki do ręki. Pas przekładamy na drugą stronę. Wróćmy do techniki. Wróćmy do techniki. Pas leży sobie na naszej ręce. Krótsza część jest w środku. Jeżeli się pomylicie, to nie ma żadnego problemu. Ale lepiej, żeby można było złapać dłuższą niż krótszą część. Gotowe? I teraz wracamy do rozkroku i łapiemy jedną ręką. Zwieszamy i łapiemy jedną ręką. Dobrze, wracamy do sumi otoshi, potem podsumuję to. Będzie niespodzianka na podsumowanie. Kładziemy, zejście z linii, przechwyt, tajemniczy, niewidzialny łokieć, wejście do przodu, rzut. Druga ręka. Zejście, przechwyt i wejście do wewnątrz. Sumi otoshi. Zwis, czyli atak, chwyt i położenie. Ja teraz przygotowałem tę ścieżkę tutaj, bo nagle pokażę wam, jak to zrobić z kimś. To tylko przykład, żebyście sobie wyobrazili, że to rzeczywiście jest sumi otoshi. Jeszcze raz pokażę z pasem i nagle zamiast pasa, jak zamknę oczy, pojawi się... No właśnie, zobaczymy kto. Przykładowo. Chwyt, łokieć i tu trzeba się zmieścić. Rzut. Ja to jeszcze tak zrobię, żeby można było się zmieścić. Jeszcze raz, idę bardzo daleko. Zejście z linii. Chwyt i położenie. Rzut. Dobrze, oczy mam zamknięte, pas trzymam i ciekawe, co się teraz wydarzy. Może będzie jakaś niespodzianka? No dobrze, chwyt i wejście, rzut. I zobaczcie, że sensei Agnieszka się nagle pojawiła. To może jeszcze raz, już teraz oficjalnie, że już nie ma żadnej niespodzianki. Położę pas. I wyobraźcie sobie, że to jest właśnie, że sensei Agnieszka jest czerwonym pasem. Teraz mogę to zrobić tak, albo rzeczywiście chwyt i chwyt. Wejście nogą i położenie w miejsce, które wymyśliłem dla niej. Teraz nogi lecą tam. O tak. Teraz ja się zamienię w czerwony pas. I teraz zobaczcie. Chwyt, odejście, chwyt łokcia i upadek kontrolowany na bok. W ten sposób. Bardzo dziękuję za tą pomoc i tą niespodziankę. Teraz zobaczyliście, że ten ruch pasem jest identyczny jak wasza technika. I na koniec
absolutnie powtórzę teraz z niewidzialną sensei Agnieszką tutaj. Jeszcze raz zobaczcie. Zejście z linii, chwyt, albo brak chwytu, ale to potem. I rzut. Myślę, że każdy teraz widzi tutaj sensei Agnieszkę, jak ona i mnie, bo ja też byłem w tej roli czerwonego pasa, jak wykonaliśmy technikę. Teraz możecie to sobie na koniec tygodnia obejrzeć i pod takim zadaniem przygotowujemy się do egzaminu. Kończymy dzisiejszy trening, trochę przedłużony, ale no mieliśmy małe spóźnienie, więc myślę, że wszyscy się będą rozumieli. Czyli sumiotoshi, ciągle to jest jedno z ważniejszych jak dla mnie, czyli kokyunage sumiotoshi, ćwiczeń przygotowujących do innych technik. Dziękuję za dzisiaj. Arigato gozaimashita. No i teraz chyba wszyscy.